Chrześcijańska misja społeczna Teen Challenge przeprowadziła ostatnie w tym roku spotkanie. Mają one na celu zintegrować, a przede wszystkim pomóc osobom uzależnionym. Uczestnicy mogli otwarcie powiedzieć o swoich doświadczeniach z nałogiem. My już nie mamy dla Ciebie żadnej rady. Nikt nie może naszego życia zmienić. Ale on mówi, zadzwonił do Janka. Mówię, oho, Janek to jest jakiś pewnie terapeuta. Warto z tego skorzystać, może faktycznie coś się zmieni. Tak bardzo przyjechał się do Janka. Ale Janek nie był terapeutą. Porozmawiał z nami, ale później z nami się właśnie pomodlił. Wtedy się zrodziła we mnie nadzieja. Nigdy ja o mnie się tak nie modlił, takimi słowami. Obca osoba, która nie znała mojego życia, widziała, co się pomodlić, dotknęła moich najczulszych punktów. Wtedy zrodziła się nadzieja, że faktycznie może coś się zmieni, że faktycznie Bóg wysłuchał moich modlitw. Potem po kilku latach kupiliśmy dom na wsi, wyprowadziliśmy się, teściu zamieszkaliśmy w swoim domu. Myślałem, że może wtedy coś się zmieni, że ten alkohol po prostu będę potrafił bardziej kontrolować, ponieważ na wsi nie ma takiego dostępu do alkoholu, jest ze sklepów jest daleko, więc tylko sobie jakieś tam piwo wieczorem kupię i to będzie wszystko. Ale to też było tylko chwilowe. Ponieważ żona pracuje na zmiany, czasami jej nie ma w nocy, więc wiedziałem, że dłużej w nocy nie będzie, robiłem sobie większy zapas alkoholu. Frekwencja na meetingach cały czas rośnie. Były to 67 dni nowej szansy, kolejne dni, ostatnie w tym roku. Jeżeli chodzi o frekwencję, frekwencja jest około 100 osób. Teraz nawet nie wiem dokładnie, czy 90 parę, ale na liście zapisanych było 90 chyba 7 osób. Wiadomo, nie wszyscy się zapisują, to ludzie przechodzą i wychodzą. Forma, którą my przekazujemy, jeżeli chodzi o wyjście z nałogu, obojętnie z jakiego nałogu, czy to alkoholowy, czy narkotykowy, forma jest inna niż w innych organizacjach. My, jako Grupa Wsparcia, Chrześcijańska Grupa Wsparcia Teen Challenge, mamy program. I tym programem, tego programu się trzymamy. Pokazujemy tutaj, tak jak wskazuje na to sama nazwa chrześcijańska, wskazujemy na Chrystusa, że On jest, On ma moc. Gościem 67 dni Nowej Szansy był pastor Jarosław Ściwiarski ze społeczności chrześcijańskiej z Dąbrowy Górniczej. Jeżeli odgryzamy paznokcie, to jest oznaką pewnego bólu, który nosimy w środku. To jest zewnętrzne. I czasami picie alkoholu, grzech, który wydobywa się na zewnątrz, jest czymś zewnętrznym jedynie. I Bóg nie chce dokonać makijażu w naszym życiu, ale chce dokonać gruntowej zmiany, która zaczyna się od naszego serca, od naszej postawy. Ja myślę, że ten obraz tamy, która blokuje wodę życia, jest dla mnie przemawiający. I wystarczy, że pojawi się na tej tamie rysa, a to znak, że Bóg dokonuje przełomu. To już wystarczy. To tylko kwestia czasu i te mury runą. Aby skontaktować się z Kutnowskim Oddziałem Chrześcijańskiej Misji Społecznej Teen Challenge, prosimy dzwonić pod numer 506 055 442 lub do punktu konsultacyjnego 500 205 492. Warto odnotować, że od nowego roku Dni Nowej Szansy będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 9 przy ulicy Jagiełły 6. Osoby zmagające się z problemem uzależnienia serdecznie zapraszamy.